Siemanko, Hanygusy. Nadszedł ten moment, kiedy musiałem z bólem serca oddać pyszczaki i będzie zmieniany biotop. Tak jest. Wszystko na patencie jest robione. Powiem wam co i jak zaraz. Tutaj mam roślinki, glonojady i chyba dwa malutkie tyci pyszczaki jeszcze się ostały. Jak widzicie, piasku już nie ma. Jest wirek. Nie będę latał i lał wody, tylko mam z ogródka pociągniętą, leję zimną wodę, nie? No ale ta woda, zanim będzie nadawała się do użytku, to parę dni musi odstać. Tak jest, bo tak jak powiedziałem, zmieniam biotop, gdzie pyszczaki lubią twardą wodę zasadową. Teraz bardziej będę zmieniał na, jeszcze nie wiem dokładnie na co, ale w każdym razie na neonki czy brzanki. One będą bardziej potrzebować wody. Bardziej będą potrzebowały wody kwaśnej, żeby pH było tak 7, poniżej 7. Aktualnie wodę w akwarium miałem 7,6, w kranie mam wodę 7,2, więc no już nie jest źle, a trzeba będzie troszeczkę zbić na no 7,6,8 na taką wodę. Dlatego całą tamtą wodę wylałem, na patencie też to robiłem, bo mam tutaj beczunię. I jak pozbywałem się piachu, tym wężem, zasysając wodę, zasysałem też piach. I później po prostu to wszystko sobie wylałem grzecznie i pięknie. I tutaj jest ten piasek, tą beczuszką. Tak jest, tutaj podstawiałem wulkaniczne, wiem, że nie będą zatwardzać. Nie wiem jak to. To chyba nie jest wapień. To na pewno jest, to są muszle, więc to będzie zatwardzać wodę. Więc jeszcze będę musiał potestować, co mogę, co nie mogę. Wiem, że był taki środek chyba do zmiękczania wody, jak się polewało po wapieniach, to one automatycznie kipiały. I wtedy można było poznać, co jest wapieniem, a co nie. Ogólnie tu będzie akwarium, dużo roślin, korzonki jeszcze przyniosę. Ale tak jak powiedziałem, na razie dzisiaj leję wodę, nie odpalam grzałki, bo nie ukrywajmy, leję tutaj wodę, która ma może 6 stopni. Teraz, żeby 350 litrów nagrzać grzałką 200-watową, tu wierzcie mi, to do jutra będzie ta grzałka chodzić i nachochluje mega dużo prądu. A tak naprawdę dzisiaj mamy wtorek. Do piątku mam na spokojnie czas, żeby ta woda podeszła sama do temperatury pokojowej. Aktualnie w chałupie mam 22 stopnie. Wieczorem też będzie napalone, więc będzie około 24 stopni. Wiem, kryminał, 24 stopnie w chałupie, nie? Więc automatycznie ta woda, przypuszczam, że w ciągu 24-48 godzin powinna nagrzać się sama automatycznie do temperatury pokojowej i później po prostu, nie wiem, w środę wieczorem albo w czwartek rano sprawdzę, jaka jest temperatura i odpalę po prostu wtedy grzałkę. I wtedy nie będzie grzało od 4 stopni do 22 czy 24, tylko po prostu będzie grzało od 16 do 24, więc tu już jest kolosalna różnica. No sorry, to nie jest januszowstwo, tylko trzeba być ekonomistą. Tutaj trzeba, jak to się mówi, kombinować, żeby później nie przychodziły rachunki mega za prąd. W szczególności, że Jarosław, jak to się mówi, ograniczył nam zużycie prądu, nie? Nikt nie jest chyba tak bogaty, żeby na lewo i prawo się rozrzucać, gdzie wystarczy po prostu poczekać dwa dni, tak naprawdę. Na początku ta woda będzie i tak zmętniona, bo to jest najgorsze właśnie pukanie. Więc trzeba teraz tak odczekać parę dni, za 2-3 dni roślinki będę sadził, dekorował na spokojnie. Na razie leję wodę, żeby ta woda po prostu się jak to się mówi, przystosowała i gdzieś po prostu za 1-2 dni dodam tam obok tej butelczyny, są żywe bakterie. Nie wiem właśnie, do jakiej temperatury można je wpuszczać. Raczej przypuszczam, że do zimnej wody raczej się ich nie dodaje, tylko do w miarę ciepłej. Właśnie takie bakteryjki. Tutaj mam na twardość wody. Tak jest. A tutaj mam tam na pH 2T. Tak jest, to niech się leje. Widać, gdzie jest świeża woda, gdzie jest po prostu stara. Ale tym to się nie przejmujcie. To tak zawsze jest. Mega trudno się płucze. Najgorzej to jest właśnie pukać piach, z tym nie ma problemu. Elektroniczny termipad, więc mam taki zwykły, normalny. I teraz wam powiem, jak się dałem naciapać na Allegro, na żwirek. Kupiłem, tu już Ola mi się dostała do siateczki. Kupiłem żwirek w
takich worach 25-kilowych, nie? Tak, akwariowe. I uwierzcie mi, że szału nie było, bo tutaj było strasznie mokre. Uwierzcie mi, że tutaj normalnie wszędzie była woda. Tutaj już aż takiego nie ma, ale stało mi to 2 tygodnie w piwnicy odsłonięte i mega dużo wody. Tu jeszcze, o, to tam taka reszcinka jest, ale zostawiłem negatywa, no bo jak dzisiaj kupowałem małe torebeczki, na moje akwarium potrzeba mi od 40 do 50 kilo. Będzie roślinne, więc potrzebuję więcej podłoża, więc 50 kilo. Z tych dwóch... Przestraszyłem się, że ten mi wyskoczył. Zaraz wam coś opowiem. Przykrą sytuację. No i... Sypałem tam te dwa wory, a tu brakuje. Pojechałem do zoologicznego, tam gdzie rybki oddałem. Oddałem, nie sprzedam, po prostu oddam, bo pan mi powiedział, że ciężko mu się teraz sprzedaje, cokolwiek, ciężki jest okres. Kupiłby, gdyby był lepszy okres, teraz jest ciężki okres, więc nie będzie brała. Taki w porządku, gościu, z lokalnego mojego sklepiku, nie jakieś te wielkie molochy. Mówię, panie, masz pan te ryby za darmo. Masz pan. A, ja nie zbiednieję, pan niech zarobi chociaż sobie na tym parę, żeby był pan lżej, no bo też widać dużo tych sytuacji, na nim się teraz odbija. Masz pan te ryby. Nie, to chociaż gościu szczęśliwy, to tam mi rabacików dał, no to tak jak żwirek sobie dokupiłem. A dlaczego tak przybiegłem? Bo kiedyś lałem z węża strażackiego, takiego trochę chudszego, wodę do akwarium. Ja byłem w kuchni i Mańka była w pokoju i Mańka tak pilnowała węża strażackiego, że wąż strażacki wypadł i woda zamiast do akwarium lała się na podłogę. Tak, że miałem cały tamten pokój zalany. I między innymi dlatego tam zostały wymienione panele, bo zostały zalane po prostu i napuchły. I tak moja żona pilnowała paneli. No dobra, więc na razie was nie męczę. Kolejne stadium, jak już będziemy tam jakieś kamyczki, nie kamyczki wkładać. Więc to będzie w dalszej części odcinka. Może kwasu solnego nie mam, ale mam ocet i kwasek cytrynowy wymieszałem. Zrobiłem taką dość mocną dawkę i tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć, polałem i bulgoczę sobie, widzicie? Czyli to cudeńko się nie nadaje do akwarium. Tak jest, tu jest ten siuwarek. No dobra, będziemy sprawdzać pozostałe rzeczy, które się nie nadają do beczki. No, za dużo nie wykorzystałem. Słyszycie, jak chodzi? I powiem wam tak, to przypuszczałem, że są jakieś wapienie, ale to masakra i słuchajcie, jak to chodzi. Jak to się zżera. Masakra. Tutaj wiadomo, te są normalne kamulce. No tamto to też jest, odpada. To są zwykłe kamulce, więc to, o to się nie martwię. Myślałem jeszcze o tym. Myślałem o tym. Ale to polałem octem i jest cisza. Nic, zero. A tutaj słychać, jak to chodzi. No, trochę się, mi smutno się zrobiło. Powiem wam, że długi będzie ten vlog, bo człowiek by nawet nie przypuszczał, ile może zdarzyć się dziwnych zbiegów okoliczności podczas zmiany obsady. Mianowicie, mam tutaj termometr. Kiedyś miałem taki elektroniczny, ale podczas wymiany baterii chyba trzeba było najlepiej wazeliną posmarować i się woda dostała, zalała baterię i szlak go trafił. Próbowałem go suszyć, zrobić, ale kaplica była. Kupiłem taki najzwyklejszy termometr, jaki tutaj widzicie. Jest taki sobie zwykły termometr. Aktualnie na nim temperatura wody wskazuje 18 stopni. Tam mamy grzałkę. Jak widzicie, na grzałce coś mryga. Grzałka posiada wbudowany termometr. Aktualnie temperatura wody na grzałce jest to 25 stopni, grzałka jest nastawiona na 24. Przypuszczam, że grzałka, jak była ciepła, została wsadzona do zimnej wody, zaparowała od środka i tam, gdzie widzicie to mrygające, po prostu jest wilgoć zebrana, ale odpukać w niemalowane nie przeszkadza to grzałce. Myślałem, że jakieś zwarcie dojdzie, no bo jakby nie patrzeć, w środku jest wilgoć, elektronika i coś mogłoby pójść nie tak i by wywalało korki. Na szczęście jest ok. I powiedzcie mi tak, dzisiaj rano odpalam grzałkę, grzałka pokazuje mi 20
2 stopnie. Termometr pokazuje mi 15 stopni. Mówię, coś tu jest nie tak. Coś tu jest tak. Wkładam łapę do wody, woda normalna. Nie ciepła, tylko normalna. Wkładam łapę tutaj, gdzie są ryby, znaczy glonojady, woda jest chłodna. Miała 21 stopni. Tutaj patrzę, coś tu jest nie tak. Wziąłem, ustawiłem na grzałce 26 stopni, 27. Nagrzała szybko, bo to 300 W, w miarę szybko nagrzała. Jest cyrkulacja, bo tutaj gdybym grzałka stała gdzieś w takimś kącie, gdzie nie ma cyrkulacji, no to wiadomo, nagrzeje tą wodę i ta woda tam będzie ciepła, a tu będzie chłodniejsza. Tu jest cyrkulacja, bo automatycznie filtr zaciąga to ciepłą wodę i górą wypluwa dalej. I więc w miarę sobie to wszystko idzie. No i słuchajcie, opcja tego typu, żeby było jasność. Mówię, spierdzielił się ten. Grzałka, to się jakoś nazywa, nie termoobiekt, tylko ten. Wyleciało mi normalnie z głowy, a to pamiętam. To, co jest odpowiedzialne za regulację temperatury. Mówi się, spierdzieliło. Zupełnie inna jest temperatura tutaj niż tutaj, nie? No ale mam, zawiozłem do przedszkola, tam manię do szpitala, wracam. Wkładam łapę do tej wody. Mówię, no gorąca jest, na termometrze 28 stopni, tam 27, 28 na tamtym. A na tym pokazuje mi 18 stopni. Mówię, nie, no coś tu nie gra. Wziąłem termometr, wiecie jaki? Wziąłem to. Końcówkę, wsadziłem do wody, pokazało mi 25 stopni. A było tam 25, 26, tyle mniej więcej tam było. No teraz ta temperatura powoli spada, bo cały czas mryga, że jest 25. Czyli... Jaki jest morał? Na początku myślałem, że mi się grzałka starmusiła. Bo no, ten termometr dobrze pokazuje, no co tu może się zepsuć? No co tu się może zepsuć? Żadnej elektroniki nie ma. Tu, no to jest alkohol i tu wszystko jest okej. No niestety nie. Ten termometr jest jakiś zbugowany, coś jest z nim nie tak. Ta miarka jest po prostu za wysoko, ją po prostu trzeba było obniżyć. Źle zostało to ustawione. Pół centymetra w dół i byłoby gitara. Już chciałem kupować grzałkę, bo mówię, no grzałka się spierdzieliła, termostat się spierdzielił. No i mówię, masakra. I weź tu teraz człowieku, miej ryby, ty ustawisz na przykład 28 stopni, bo na przykład ryby mają ospę. Tu zobaczysz, że jest 24, no to tam jeszcze podkręcisz, a ci się ryby ugotują, bo termometr jest spierdzielony. I tak właśnie czytałem, że bardzo dużo termometrów, tych tanich termometrów, takie po 10 zł co są, są mega niedokładne. I to nie mówię tutaj o przeskoku pół stopnia czy stopień, ale mówimy tutaj o rzędzie nawet 3 stopni, co jest naprawdę w akwarystyce bardzo dużo, bo ja sobie ustawię na grzałce 24 stopnie, a na tym będę miał 21. Ja podniosę na grzałce, na termometrze będzie 24, a w rzeczywistości będzie 27. I to też będzie niedobre, w tym szczególności jak będzie słabe napowietrzanie, to ryby mogą popadać, poduszą się. No. Więc zamówiłem, teoretycznie było tak, że dzisiaj zamawiam, dzisiaj wieczorem będzie na Allegro, rano zamówiłem, dzisiaj ma być jakiś juwela do szyby, na zewnątrz będzie, no zobaczymy, będę eksperymentował, wreszcie go nagram, zobaczymy jak to będzie, takie dwie małe kryptokorynki na przód, na tył pójdą dwie duże kryptokoryny, kamieni raczej tutaj nie będę miał, stworzę rybom gdzieś tylko jakąś niedużą jaskinię z kamienia, nie będę miał kamieni, powiem wam na fajnie tak to wygląda, jak jest takie czyste, jest z tym żwirkiem. Będą korzenie i kryptokoryny, dzisiaj jadę właśnie do osoby prywatnej, na tył pójdą kryptokoryny te karbowane duże, z przodu będą malutkie kryptokorynki, później pójdą glonojadki, no i jeszcze tam dostałem w miarę dobry rabat na korzonki, które aktualnie wygotowuję i tak zanim korzenie utoną, to minie z 2-3 dni, tak to wygląda, no nie się gotują, więc widzicie, trzeba naprawdę czasami zwracać na błahostki uwagę, no bo nie oszukujmy się, ryba to nie jest zabawka, tylko to jest żywe stworzenie, więc... O, co to jest? Ryba to jest żywe stworzenie, więc trzeba jej zrobić dobre warunki. Jeśli chodzi o twardość wody, już wam mówię, nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem. Jak miałem pyszczaki, twardość wody wynosiła mniej więcej 7,6 pH, a u mnie woda w kranie ma mniej więcej 7,2-7,4. Ale kupiłem coś, taka sól jest, czy jakoś tak, co się dodaje do podmianki do wody, że ona reguluje na 7. Nie zejdzie poniżej 7 i nie wzrośnie powyżej 7. No zobaczymy jak to będzie, no bo nie mogę narzekać, pan z Olgiszem powiedział, że 7,2, 7,4 to jest dobre pH,
No ale 7 będzie lepsze. No zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać, nie? Dobra, nie truję wam już ogonków. Wsadzę tylko rośliny, a z roślinami są glonojady. Kurde. No nie wiem, co tu jeszcze robić. Chyba jeszcze się wstrzymam z 2 dni. 4 już dzień. Tak wygląda akwarium. Już są pierwsze nieduże rybki, kiryski i kosiarki. Kosiarek łącznie jest 5, ale teraz się rozdzielił, ogólnie pływałem sobie w stadzie. Termometr 23 stopnie, taki zewnętrzny, odpinany na rzep. No zobaczymy, ale jeszcze ten termometr muszę kupić do środka. Na grzałce niby jest 20, niby pokazuje mi 25. Nie, no ale coś mi tam się nie chce wierzyć, że jest niby 25, ale jeszcze ten termometr pójdzie do środka akwarium. No i jutro już będziemy jechać po obsadę. Te rośliny, które tutaj widzicie, oprócz tego cuda i kawałka kryptokoryny karbowanej, zakupiłem od osoby prywatnej z OLX-a dosłownie za 100 zł, więc tyle roślin, to dosłownie jak za pół darmo. O, macie kosiareczki. Pływałem sobie, woda już się robi kryształik. Jeszcze tam jest delikatnie mętna, ale nie ma tragedii. Teraz trzeba przyznać, że wygląda to zacnie. No i jutro jeszcze przyjdzie mi oświetlenie takie bardziej pod rośliny. Oświetlenie dzienne, połączone z oświetleniem dla roślin średnio wymagających. Proszę bardzo. Program. Pyk. Dzięki temu mam ustawione, kiedy ma się odpalać jedna jarzenióweczka, druga jarzenióweczka, ewentualnie sam mogę odpalać, jaki pobór prądu, ile pobrały łącznie. Tak to wygląda, czyli naciskamy sobie. Pyk, cudo. I patrzcie, moja żona Zofia. I tak wygląda moje akwarium. Takie ponad 100 neonów, chyba 50 jest neonów czerwonych, 50 neonów zwykłych, 4 skalary, brzaneczki, żona z kawusią. Woda może się wydawać delikatnie mętna, ale jest to spowodowane tabletkami, które dałem do korzennie, do roślin, za pomocą takiej długiej, ale to długiej pensety. Tak jest. Nie wiem, czy będzie widać. Tam jest taka długa penseta, już nie będę łap wkładał. 2 jarzenióweczki mam. Jak możecie zobaczyć, jedna jest taka pod rośliny, barwa słoneczna, druga jest jeszcze zimna, co została mi po pyszczakach. One są obustronne, na odbiciu wody możecie widzieć, jak to wygląda. Tak jest, więc dość fajnie. A tam z tyłu jest taka duża leduwa na noc, termometr na dzień. I o dziwo, zamawiałem rano, przyjechał wieczorem, taka nowa opcja jest na Allegro, bardzo fajna sprawa. 31 stopni, a na termometrze grzałkowym jest 25, tam mryga 25, a jest na 24 nastawione. Tutaj kosiarki sobie już działają, ładnie obskubują roślinki za glonami. Tam jest mieczyk, taki przepraszam, molinezja, taka wystraszona. O, i coś tutaj jest z neonkiem nie tak. Neonek jakiś mi tutaj leży. Muszę mniejszą siatkę w ogóle kupić do wyłapywania. Kiryski, glonojady, roślinki. Ta już mi się przyjęła, nawet puszcza pierwszego młodego liścia. No tak, skalarki. Skalary można trzymać z neonami pod warunkiem, że są od małego. No bo w przeciwnym razie skala się nauczy, że to będzie pokarm i po prostu je zje. Jeszcze będę zamawiał troszeczkę tych pielęgniczek Ramireza. O, tam sobie siedzą. Więc tak to wygląda akwarium. I muszę przyznać, że jest dość fajne. Tu miejsce, pufka, sobie siadam wieczorami i się relaksuję. Chociaż odpłynęła. Może, bo świeżo wpuszczona jest, to ten. Może będzie dobrze. Krewetek wcale nie widać, bo były wpuszczane to krewetki gdzieś się zapodziały, tam w ogóle z tyłu jedna ryba pływała jakimś cudem i zamek po prostu wymieni na rurkę do rozmrażania dla glonojadów. I tak wygląda akwarium po zmianie. Okres 1,5 tygodnia mniej więcej. No, plus taki, że miałem filtr z bakteriami, już z tą florą rozwiniętą,
Tylko tyle, że cała woda tutaj była wymieniona, wyczyszczone to wszystko, całe podłoże, ale w filtrze te dobre bakterie były jak najbardziej. No i tak to wygląda. Akwarium, aż przyjemnie. No zobaczymy, nagram wam kolejny odcineczek za jakiś czas. Jest moje stałe miejsce przesiadywania. Twoje? No. Podoba ci się? Z kocykiem, z kawką. A już wiesz, po co tą pufę załatwiłem od babci? No, wiem, dlatego nie przyuczyłam na ciebie o tą... O tą pufkę. No, i tak sobie pływają. Ale dobra, nie będę rybek męczył. O, nie będę rybków męczył, bo to wiecie. Świeżo były wpuszczone. I... Pik. I tylko widać, jak się... O, jak cała ławica... Ty pływa, widzisz ławicę? Jak fajnie płynie cała ławica? I patrz, wszystkie w kącik przypłynęły. Bo wiesz, ciemno się bały i przepłynęły sobie w kącik. Czy jakiegoś drapieżnika nie ma, nie? No, fajnie. A Danio, bo mam zielone i różowe, jak włączam nocne oświetlenie, co takie pseudo ultrafioletowe jest, co ma emitować światło nocne, to Danio się świecą jak klejnoty psa. Dobra, żegnam się, Nygusy, z wami. Jak obejrzyjcie do tego miejsca, to napiszcie smacznej kawusi. Na razie.